Syna i Ducha Świętego. Amen. Usiądźmy. Moi drodzy, witam Was serdecznie. Po raz 11 kolędujemy. I to już taka piękna tradycja się stała, nasza tutaj jaworska, że 6 stycznia zbieramy się i tak jak kiedyś przypominał ksiądz dr Marcin Luter, powtarzając zresztą za Aureliuszem Augustynem, zwanym świętym Augustynem, kto śpiewa, ten podwójnie się modli. To będziemy dzisiaj wymodleni za wszystkie czasy. Witam serdecznie przyjaciół, kolegów, księży, naszych jaworskich parafii, proboszczów, pana diakona, pastora Marcina, kolegę mojego serdecznego z Legnicy również, księdza Jurka. Witam Was serdecznie, cieszę się, że jesteśmy razem i Was wszystkich. Słuchajcie, z tymi programami jest zawsze co roku problem. Nigdy nie wiemy, ile tego wydrukować. W zeszłym roku przegraliśmy ze skokami. Było nas malutko na kolędowaniu. Ja w tym roku żartuję, że dzwoniłem do Waltera Hofera, ale nie chcieli przesunąć skoków. Dlatego my się przesunęliśmy i mamy o 14 nasze kolędowanie. Musimy się dzielić. Jest 150 sztuk, to na 300 osób powinno spokojnie wystarczyć. Nie będę już dużo mówił. I jak co roku przypomnę, że te kolędy, ich opracowania są przeróżne. No tak to jest z kolędami, że one są w części budowę i one są po prostu na podstawie opracowań, więc czasem jakieś słowo może się różnić od tego, które znacie albo które my znamy. Więc dlatego wydrukowaliśmy te kolędy. Większość jest znana. Wprowadzamy też coś nowego, jak zawsze. Zobaczcie, ile mamy tam dzisiaj na górze muzyków, którzy nam będą prowadzić to kolędowanie. Ale na podziękowania to jeszcze przyjdzie czas dla nich. No to teraz, no powiem nieskromnie, moja ukochana kolęda. Śpiewamy. Bóg się rodzi. Amen.
Czytanie lekcji Starego Testamentu z Izajasza. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, a będ z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Tyle słów lekcji Starego Testamentu, a błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego. Alleluja. Usiądźcie. Czytanie Ewangelii świętego Mateusza, 2 rozdział, 1 do 12 wiersza. A kiedy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za dni króla Heroda, mędrcy przybyli ze wschodu do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten narodzony król Judejczyków? Zobaczyliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Kiedy król Herod dowiedział się o tym, przestraszył się, a za nim cała Jerozolima. Zebrawszy wszystkich arcykapłanów i uczonych tego ludu, pytał ich, gdzie się ma Mesjasz urodzić. A oni mu odpowiedzieli, w Betlejem, w Judei, tak bowiem jest napisane za pośrednictwem proroka. A ty, Betlejem, ziemi Judy, wcale nie najmniejsze jesteś wśród wiodących miast Judy, bo z ciebie wyjdzie przewodnik, który paść będzie mój lud Izraela. Wtedy Herod przebiegle zaprosił mędrców i wypytał ich starannie o czas pokazania się gwiazdy. Odsyłając ich do Betlejem powiedział, gdy tam przyjdziecie, dokładnie się zapytajcie o to dziecko i jeśli znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Po wysłuchaniu króla odeszli.
Wówczas gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie, prowadziła ich dalej, aż doszedłszy stanęła nad miejscem, gdzie było dziecko. Widok tej gwiazdy napełnił ich bardzo wielką radością. Gdy weszli do mieszkania, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką. Wtedy upadłszy oddali mu pokłon, a po otwarciu swych szkatuł złożyli mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. Potem, ponieważ we śnie zostali uprzedzeni, by nie wracali do Heroda, inną drogą odeszli do swego kraju. Tyle słów Ewangelii Świętej. Usiądźmy i teraz w odpowiedzi na tą Ewangelię zaśpiewamy. Oh,
kolędowanie to piękny zwyczaj, piękna tradycja. Bardzo lubimy kolędy. Kiedyś pewna osoba pyta mnie, czy to jest ciężki grzech, kiedy ona śpiewa kolędy w czerwcu. Bo tak ją nachodzi akurat w czerwcu śpiewanie kolęd. A jeżeli to pomaga w życiu, to może śpiewać cały rok. Ale myślę, że najważniejsze jest też w tym naszym kolędowaniu i w tych pięknych, wzruszających, czasami u niektórych nawet wywołujących łzy w oczach, tkliwych melodiach, odnajdować przede wszystkim to, co najważniejsze, czyli treść tych kolęd. Myśmy się czasami zastanawiali właśnie nie tylko jaka piękna melodia, ale co śpiewamy. Często w kolędach znajdujemy zdania pytające. Jedno z takich pytań, chociażby przed chwilą wyśpiewaliśmy w kolędzie Bóg się rodzi. Cóż masz niebo nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście swoje. Wszedł między ludu kochany, dzieląc nim trudy i znoje. A w kolędzie, ach ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie. Zbawicielu drogi, jakżeś to ubogi, opuściłeś śliczne niebo, obrałeś Pan Bóg. To jest prawda, którą wyśpiewujemy w takich prostych słowach, ale która nam przypomina, że Boże Narodzenie to nic innego jak miłość rodząca się nieustannie pośród nas. Dzisiaj obchodzimy święto trzech mędrców. Objawienie Pańskie. Bóg objawia się swoją miłością, przypominając, że przyszedł dla każdego człowieka. Mędrców przyprowadziła do Betlejem gwiazda. Ksiądz Tomasz, kiedy pytałem go przed chwilą, skąd mam wypowiedzieć słowo, mówi, tutaj stań wysoko, między choinkami, żebyś chociaż chwilę mógł być w blasku gwiazdą. I rzeczywiście, może to jest największa tragedia naszego życia, że my tak często próbujemy być gwiazdą. Próbujemy w życiu gwiazdożyć. Budujemy wartość naszego życia najczęściej na tym, jaka jest opinia ludzi o nas. Jak nas widzą, przeglądamy się często w ludzkich oczach. Czy pięknie potrafimy mówić, czy umiemy na czymś zagrać. Za wszelką cenę chcemy być gwiazdą na firmamencie tego świata. A jeśli coś się nie uda, to wtedy popadamy w rozpacz, tracimy sens życia. Bo przecież nie wszyscy będą zawsze na wysokich stanowiskach, nie będą na wielkich scenach. Nawet jeżeli tak będzie, to przyjdzie starość. I co wtedy? Tracimy sens życia, nie mamy po co żyć, bo nas nie oklaskują, bo nie stoimy wysoko jak ja. Od czego zależy wartość naszego życia? Przede wszystkim od tego, tej najważniejszej prawdy, którą właśnie w Boże Narodzenie przeżywamy, że Jezus mnie kocha takim, jakim jestem. Czy jestem biedny, czy bogaty, stary, czy młody, piękny, czy brzydki. Czy jestem wykształcony, czy nie? Czy mam jakąkolwiek władzę tu na ziemi? On mnie kocha takim, jakim jestem. Więcej, On kocha taką miłością, która nigdy ci nie powie, już mi się znudziłeś. Jest ważniejszy ktoś inny niż ty. Nie mam dla ciebie czasu. Taka jest miłość Boga. Nie ludzka, ale Boża. Jeśli na taką miłość będziemy się otwierać i pozwolimy, by ta gwiazda Boga nas prowadziła do Niego, a nie żebyśmy my byli gwiazdą, to wtedy będziemy zawsze szczęśliwi. Bo cokolwiek będziesz miał, posiadał, kimkolwiek będziesz, wiedz dobrze, że jest ktoś, kto cię kocha nad życiem. Kto zrobi dla ciebie wszystko. Zobaczcie, jak często, kiedy komuś życzymy dobrze, mówimy mu, chciałbym ci uchylić nieba.
To właśnie Bóg nam nieba uchyla nieustannie. Bez względu na to, jakim jestem, kim jestem, co posiadam. Jego kompletnie nie interesują nasze konta bankowe, nasze samochody, nasza uroda. Jego interesuje to, że jesteś Jego ukochanym dzieckiem. I Boże Narodzenie jest przypomnieniem nam właśnie takiej miłości. Miłości, która właśnie w tym betlejemskim żłobie, czyli w ubóstwie, w biedzie, od początku nie chce nas, żeby nas nie ośmielać, żeby nas nie przykłamsić swoim blaskiem, swoją wielkością Bożą, ale pokazuje, że jest dla nas na wyciągnięcie ręki, że nie musimy się Jego bać, że możemy do Niego zawsze przyjść z tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, z naszymi słabościami, upadkami, z naszą ograniczonością. On jest do dyspozycji wszystkich. Bo wcale nie pierwsi wielcy królowie przyszli do Niego, ale pasterze. Czyli prości, zwyczajni ludzie. I chcielibyśmy właśnie w tych kolędach, w tym czasie świątecznym na nowo się rozkochać w takiej miłości. Bóg ma na imię miłość. Miłość prawdziwa. Miłość nie na interesowna, która Cię tylko kocha za coś, ale dlatego Cię kocha, że jesteś Jego ukochanym dzieckiem. I taką miłość wyśpiewujemy, taką miłością chcemy się radować. Taka miłość nie może być tylko tradycją świąteczną. Ja wiele razy zwracam na to uwagę, że my często stwierdzamy, jaki ten czas świąteczny jest piękny. Jacy ludzie są dla siebie życzliwi. Jak potrafią w tym czasie świątecznym nawet do wroga się uśmiechnąć, rękę wyciągnąć, dobre słowo nawet gdzieś tam powiedzieć. A kończą się święta, wracamy do tego, do normy, można powiedzieć. A dlaczego święta nie mają być każdego dnia? Święta są zawsze tam, gdzie Bóg się rodzi. Rodzi się nie tylko w ckliwej kolędzie, w jasełkach, w tradycji, ale przez dobro, życzliwość, którą okazujemy sobie każdego dnia. Niech więc miłość, dobro, życzliwość nie będzie tylko tradycją, ale niech będzie potrzebą naszego serca, uradowaniem się, że naszą najwspanialszą wartością mojego życia jest to, że Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. I tej miłości prawdziwej, pokoju i śpiewania kolęd przez cały rok. Jeśli nam ma to pomóc być dobrymi, życzę Wam z całego serca. Amen. Dziękuję księdzu bardzo, ale ksiądz nie ucieka jeszcze nam. Ja tu mam tajemnicę. No. Ksiądz ma dzisiaj urodziny. Znaczy, zaraz wstaniemy, ponieważ muzycy też przygotowali coś dla księdza. Nie będziemy 100 lat w kościele śpiewać, ale plurimos annos, bardzo proszę, a za chwilę przekażę. To jest dla Ciebie. Plurimos, plurimos annos, plurimos. W sumie chyba 17 zwrotek i w ogóle w Polsce nieznana,
a co roku jest śpiewana w Watykanie kolejny papieżą ta kolęda. Także warto tam na nią zwrócić uwagę. A teraz będzie najbardziej protestancka z kolęd. Ale też piękna, ja z niego strzelił. I ona też jest na całym świecie znana. U nas trochę słabiej, ale tam jest taka melodia, która też pada w ucho. Śpiewamy kolejny. Thank you.
udamy na chwilę. Ja wiem, że wielu czeka na ten moment. No to śpiewamy. Serca przynosimy wszystko to, czego powiedzieć nie potrafimy. Wysłuchaj nasz Ojcze Święty, przez Jezusa Chrystusa, z którym tak jeszcze wspólnie do Ciebie wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. Nie wiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode
Twoje. Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Śpiewamy dalej, idziemy, kolędujemy.
końca, ale to jak zawsze muszą pewne słowa paść. I źle by było, gdyby nie padły. My, ewangelicy, nie modlimy się za zmarłych. Zostawiamy to już Bogu i Jego ocenie to wszystko, co działo się na ziemi. Natomiast wspominamy naszych zmarłych. I dlatego, jak kolędujemy tu razem, to nie możemy ani zapomnieć, ani po prostu musimy to pamiętać, że kolędowanie to jest inicjatywa i pomysł, współpomysł mojego przyjaciela, świętej pamięci księdza Zbigniewa Traczek. To my razem zaczynaliśmy czas temu jakiś, tak na próbę, jak się uda. I tak nas serdecznie mało było na tym pierwszym kolędowaniu. Zmarzliśmy tu i mówimy, no chyba się to nie udało. No ale później rok tego nie zrobiliśmy, kolędowania nie przygotowaliśmy. I do Lidla nie można było iść, bo wszyscy pytali na ulicy, a dlaczego nie było kolędowania w tym roku? I ksiądz mówi, Zbyszek, słuchaj, bierzemy się do roboty. My wtedy naszych muzyków poprosiliśmy, wtedy z parafii Miłosierdzia. I już od tego czasu cyklicznie to organizujemy. Dlatego dzisiaj też miejmy we wdzięcznym wspomnieniu księdza, świętej pamięci księdza prałata Zbyszka. To jest, myślę, ważne zawsze, kiedy zbieramy się na naszym wspólnym kolędowaniu. A zobaczcie, ile to już lat. Ksiądz Waldemar, aby legut prosił o słowo. Bardzo proszę, księże. Ja jeszcze chciałem serdecznie podziękować wszystkim obecnym naszym radnym, panu burmistrzowi, naczelnikom. Cieszę się, że jesteście. To też jest firmowanie tego naszego wspólnego spotkania. I też chcę Urzędowi Miejskiemu podziękować za te programy, które mamy. To też jest wkład Urzędu Miasta, że mieliśmy to gotowe. Oczywiście też wszystkim tym, którzy przyłożyli rękę. Muzykom przede wszystkim serdecznie dziękuję. Z Holą, Górą, zespołom. Ja myślę, że wielkie brawa dla mnie. Z całego serca Wam dziękujemy. Bóg zapłać. I też jeszcze raz powiem duchownym, że jesteśmy razem. Cenimy to bardzo. Proszę, księże. Drodzy współbracia, drodzy Państwo, tak wiele było już tu powiedziane, ja tylko pragnę wspomnieć, kiedy spotkaliśmy się w minionym już roku na płycie Rynku Jaworskiego na miejskiej Wigilii, to wytypowano mnie, żebym składał życzenia i wtedy wśród życzeń życzyłem wszystkim, aby było mniej politykowania, więcej kolędowania. I cieszę się, że to się zamienia w czyn. Dziękuję, że wielu tu przyszło z potrzeby serca, może z ciekawości, że tak wielu nas tutaj wspólnie dzisiaj się modliło do Boga, który stał się człowiekiem. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Nie chciałbym już tutaj głosić kazania, ale pragnę przed błogosławieństwem życzyć, żeby właśnie dalej nam ta kolęda, jak mówił dzisiejszy kaznodzieja, towarzyszyła przez cały rok, abyśmy właśnie śpiewali dla miłości o miłości, a mniej było w nas tego, co złe, tego, co nas dzieli, tego, co nas sobą w jakiś sposób denerwuje. Życzę Wam, niech ten czas radości bożonarodzeniowej w tym 2018 roku jak najdłużej trwa w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym jaworskim środowisku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za słowo i księdza też prosimy o błogosławieństwo, ale zanim to jeszcze jedno ogłoszenie. Ksiądz Grzegorz serdecznie zaprasza na kolędowanie za tydzień w niedzielę o godzinie 17:30. I tam mi złośliwie szeptam do ucha, w ciepłym kościele, proszę powiedzieć. A ja myślałem, że na urodziny nas dzisiaj zabiera do siebie. Za tydzień 17:30, stary Jano. Księże, prosimy. A my sobie Boże polecimy i zaprosimy już na kolędowanie za rok. Bo jak Pan Bóg pozwoli, będziemy chcieli się też tu za rok wspólnie, może jeszcze liczniej spotkać, może też będzie tak miło i ciepło. A więc pamiętajmy, że w 2019 roku, jak Pan Bóg pozwoli, również 6 stycznia będziemy tutaj
jak gospodarz też to potwierdzi. No co ja mam już powiedzieć? Oczywiście zapraszamy. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Was wszystkich ma w swojej opiece, chroni szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. To jeszcze kolędujemy na koniec? To kolędujemy. To jest, ja już to mówiłem w zeszłym roku, nie wszyscy widzieli, to jest naszej pani kantor, ukochana kolędra.